Dzień dobry, witam wszystkich, ja jestem Miszy To co widzicie na ekranie to jest oczywiście Battlefield 4 i małe trlalalalalalalalalalal na czołgu, tak? Teraz można spokojnie na czołgach wrogu jeździć. Jak widzicie, można ich skutecznie spabać. Gin dziwko! No a tutaj drugi LOL. Chybiłem Tiwikiem, ale patrzcie na to. Tu już nie chybię. Tak działa działko Burst w Wódce. To samo co poprzednio, dziwko. W każdym bądź razie, film nie miał być o dziwkach. Tylko o snajperkach? Nie, nie o snajperkach. Ten Gameplay ze snajperką to jest tylko taka podpucha, bo tutaj testowałem nowego patcha, który wyszedł wczoraj, ważył gigabajt i tak naprawdę to większość z tego patcha to były to było DLC po prostu China Rising, tak. Dzięki temu, że to był dodatek zwany China Rising, to dostaliśmy już zanim dostaliśmy nowe mapy, dostaliśmy nowe pukawy oczywiście, żeby dostać nowe pukawy musimy wykonać jakieś tam zadania no ale o zadaniach nie będę mówił, bo to niech każdy odkryje sobie sam w końcu musicie coś tam pomyśleć, żeby postarać się, żeby samemu odblokować, co trudne nie jest dobra, ale co dostajemy, oczywiście dostajemy L85A2 Witamy w Back to Karkand. Dostajemy też L96A1. Mm, witamy w Back to Karkand. Dostajemy również MTAR 21. Jezusie! Znowu wracamy do Battlefielda trzeciego. Co to? Odgrzewamy kotlety. No ale nie można narzekać, bo jak wiadomo, MTAR daje radę i kopie dupę. No, co jeszcze dostaniemy? RPK-74M. Jedna z moich ulubionych broni, szczególnie jak była zbagowana w Battlefield III. I w bananach LIB mieściło się 200, 200 sztuk amunicji. To było piękne. No, ale. Tutaj jest, że tak powiem. znerfione. Mm, RPK teraz podobno się. Jest słabe. 600 strzałów na minutę. Co? To jest, to jest jakaś lipa. Szczerze, żeby to miało jakiś podwyższony damage, ale niestety. Dobra. I ostatnia, ostatnia pukawa, jaką dostajemy. To jest MP7. Które było sweet, jak pamiętacie, w Battlefieldzie 3. Oczywiście niektórzy woleli p 90 no ale to, to już jest oczywiście kwestia gustu. Dobra. Ale to, co najważniejsze w paczy, to nie te pukawy, bo tak naprawdę to one nie mają większego znaczenia. W chwili obecnej, gdy nam się gra kraszuje, a kraszowała nam się z kilku powodów. I dalej się kraszuje, ale o tym zaraz będę mówił. Przede wszystkim. Krasze i frizy. Hmm. Były spowodowane przez klienta w większości wypadków. Oczywiście duża część tych przyczyn została usunięta, w związku z czym gra faktycznie kraszuje się troszkę mniej. Wczoraj chyba jedną glebę zaliczyłem, czyli nie jest tak źle. Czasami zdarzało się, że nie wiem, przez 5-6 godzin grania z 20 razy się wysypało. Już nie mówię o, o stronie serwerowej, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy. Więc naprawili nam małe co nieco. Nie będę wymieniał wszystkich rzeczy, które zostały, zostały naprawione. Powiem tylko najważniejszych. Poprawiony został błąd synchronizacji sieci. Ej, czym się to objawiało? No, klasyczne. W pewnych sytuacjach dostaliśmy damage, będąc za ścianą. Tak to jest jak hit detection, jest po stronie klienta. No ale cóż, tak jest, z tym się musimy pogodzić, inaczej nie będzie. Więc poprawili to. Szczerze powiedziawszy, nie zauważyłem poprawy. Parę razy zdarzyło mi się wczoraj zginąć za ścianą, tak jakby kule latały nie wiem po krzywej i z zawinkla mnie wyjmowały, zupełnie jak ten izraelski patent z łamanym karabinem i, i telewizorkiem na karabinie. Dobra, nieważne, zaczynam pieprzyć głupoty, ale to tylko dlatego, że jestem na lekach i ciut chory. Dobra, poprawili network smoothing. I tutaj jeszcze raz powtarzam, z Deadwords Moving to wy sobie musicie pokombinować. Na ile ustawić? Na tyle, żeby było dobrze. Jeden z deweloperów, który grzebał przy tym kodzie, zaleca, żeby ustawić tak, żeby na przykład podczas animacji noża animacja była płynna, a nie klatkowało. Tyle. Został też usunięty lak sieciowy, który między innymi też powodował, Powodował, że podczas na przykład sprzedawania komuś kosy, mimo tego, że mieliście network smoothing ustawiony na stuwę, czy tam podczas spinania po drabinkach, lagowało i no, traciliśmy klatki. Oczywiście to było w specyficznych sytuacjach i to się zdarzało raz na parę gier. Dobra, jakieś tam pomniejsze, pomniejsze poprawki, jeżeli chodzi o balans rozgrywki, póki co nas to nie interesuje, tak naprawdę, bo jak się serwery craszują i gramy w betę bo tak naprawdę to co mamy przed sobą to jest cholerna beta tak jak mówiłem, najbliższe dwa miesiące dla nas od wydania Battlefielda 4 to będzie testowanie i tak naprawdę zgłaszanie błędów za dwa miesiące to będzie w pełni zdatny do użytku produkt, natomiast w tej chwili no, jest jak jest natomiast należy się cieszyć, że, że DICE działa, wypuszczają poprawki co prawda, oczywiście konso, konsole starej generacji. Patrzę na konsole starej generacji dalej. Muszą przejść certyfikację, w związku z czym będzie to oczywiście opóźnione na, na konsolach. Oczywiście przy nowych konsolach, żeby nie powiedzieć oczywiście, po raz kolejny tego problemu nie będzie i patrzę, będą no wy, wychodziły jednocześnie na pc -ta i na konsole nowej generacji poprawiano jeszcze parę błędów i jeden z najważniejszych, najbardziej wkurzających błędów zanikanie dźwięku Ci co się interesowali tematem to wiedzą że ten dźwięk zanika przez to, że ktoś używa na mapie qbu 88 z tłumikiem. Tak, tak, no czujecie to? Przez to, że ktoś strzela ze snajperki z tłumikiem. Na jeden cholerny qbu 88 i tłumik. No nieważne, w każdym razie yy, ta snajperka z tym tłumikiem potrafiła co jakiś czas wyłączyć, wyłączyć dźwięk wszystkim w grze. Super! Po prostu wspaniale, cudownie, cudmi od orzeszki. Natomiast zostało to poprawione. No i następnych poprawek możemy się spodziewać przy wdrożeniu wersji 10 serwera, czyli R10 i już niedługo, bo niedługo będziemy mieli dostępny Sajdź of Shanghai. Tak. No i tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami jak zwykle. Do zobaczenia na polu bitwy.